Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. No i porozmawiajmy z Kanem, który miał nas zaprowadzić do Kalila. Bring me to Kalil. Very well. Follow me. Mogłem to już zrobić wprawdzie ostatnio, ale postanowiłem zostawić sobie to już na kolejny 50. zresztą już odcinek. Mały jubileusz tutaj w tym momencie obchodzimy, jeśli chodzi o tę serię. A wciąż jeszcze sporo przed nami, więc na pewno jeszcze sporo odcinków do końca. No i jesteśmy. Here we are. Now, speak with Kalil. I will return to our village. I wish you success, homie. Dobra, to w takim razie porozmawiajmy. Czyli niejako wróciliśmy się w okolice początku tej wyspy. Tutaj był początek. I tutaj to mijaliśmy. Wcześniej nie gadałem z Kalilem. A przy okazji zdobyliśmy parę punktów doświadczenia za to, że Kan nas tutaj przyprowadził. Haktu, homie! This gnu has met many of your kind during his travelings. Hope you do not want to sell this gnu. Why not? Maybe you better just not try it, homie. Kalil has learned to defend himself on his travelings. Now this gnu is back from great journey. And guards the caver of his fellow gnu. He is much experienced in battle. Still very dangerous here. No i proszę, odezwaliśmy się oschle i ujemny punkt duszy na naszym koncie. Do you need help? Khan instructed Kalil to retrieve the Orichalki from the Western Goblin camp. It was Namek's responsibility, but Namek, he never come back. That is big crapper, because this gnu here cannot go away. Kalil must guard entrance. No dobra, jeśli chodzi o aurikulki, to już wiemy, co to jest, ale oczywiście pogadajmy jeszcze o tym. Tell me more about the aurikulkis. Aurikulki are important thingy. Every gnu collects one aurikulki in his lifetime. If you want to know more, speak to Khan. The Blinds in the Western Goblin camp have stolen the Skullmaker of Wessi, our shaman. We need Wessi's Orichalki back at all costs. I'll get the Orichalki for you. What? Why would Homie do that? You tell me. Be careful, Homie. Bring the Orichalki to Khan, and Kalil will give you a reward. Great. Has Homie spoken to Khan yet? Does he know about the problem? Yeah, I'm aware of the problem. I'll make sure that I retrieve the Orichalki from the camp without being seen. Famo, Homie, good luck! How do I get into the Western camp without being seen? Go straight through gate in westerly direction towards the camp. Turn left before you reach camp. I think Namek intended to abseil down from above with a liana. Homie can also try to jump. Maybe somewhere on the way you'll be meeting Namek. He jotted down exactly his plan. Maybe he help you. No właśnie, możemy teoretycznie dostać się do tego obozu i powybijać wszystkie gobliny po drodze, ale znacznie bardziej premiowane jest udanie się tutaj po cichu. Jeszcze tylko poczekajcie, weźmiemy sobie tutaj kowalski młot i laleczkę wudu. No i tak, tam jest ten obóz. W ogóle oznaczę sobie to na mapce. Inwazja goblinów, wielka podróż. I tutaj mamy trofeum północy i trofeum zachodu. Oznaczmy wszystkie trofea. No i właśnie, jedno jest tutaj na przykład. I tak, jeśli chcemy niezauważenie się przedostać, to oczywiście nie możemy tam się udać. Kan nas prosił o to, żebyśmy zrobili to po cichu, bez wykrycia, ponieważ tylko w ten sposób spowodujemy, że ten tutaj szaman się nie zezłości i nie zacznie nas atakować. No i faktycznie spróbujmy się udać tutaj w tę stronę, tak jak ten gnom nam powiedział, oczywiście cały czas skradając się. No i spróbujemy znaleźć tego gnoma, o którym była mowa. Tutaj niczego akurat ciekawego niestety nie widać. Oho! Patrzcie, mamy Namika, czyli niestety nie żyje.
He's carrying a letter. I should take a closer look. There may be something useful in there. Czyli najwyraźniej mu się chyba nie udało. Dobra, zabraliśmy złoto i sprawdźmy rzeczywiście ten list, co tutaj będziemy mieli napisane. Rozkaz od Kana. Dingi co Namik musi pamiętać. Punkt pierwszy, zdobywać cenne dingi. To najważniejsze, Namik nie może zapomnieć. Punkt drugi, dingi w pobliskim obozie drzewogryzów. Punkt piąty, bardzo ważne, Kan mówi, że Namik nie może dać się złapać. Punkt jedenasty, jak Namik dać się złapać, to Kan mówi, że gnomy we wiosce zginą. Punkt trzeci, nie ginąć. Punkt czwarty, zanieść dingi do Kana. Plan, wbieganie do obozu goblinów, głupi pomysł. Lepiej, żeby Namik obszedł obóz z lewa lub prawa do ostrych głazów. Stamtąd może zejść na dół niezauważony. Może Namik znajdzie nawet jakąś lianę, żeby się po niej spuścić i wrócić na górę niezauważony. Dobra. Czyli żeby tam się dostać bez wykrycia, to trzeba najwyraźniej znaleźć tą jakąś lianę. Tutaj mogę chyba bez problemu biegać. Zobaczmy, tutaj są jakieś teoretycznie skały, o których tutaj pisał Namik. O właśnie, może tędy. No i co, mamy tutaj coś czy nie? Jest, jest, czekajcie, jest liana. Tam są rzeczywiście gobliny, ale jak tędy zejdziemy, to nas nie zauważą. Dokładnie tak, teraz możemy zabrać co tylko chcemy, a konkretnie te trofea. Karawka bólu. Dobra. I od razu stąd spadamy. Jak wykonam to zadanie, to ja tu pewnie jeszcze wrócę i oczyszczę te tereny. Ale jeśli chodzi o to, co teraz chciałbym zrobić, to skupimy się po prostu na zebraniu tych trofeów po cichu i tyle. Więc powróciłem. No i najważniejsze, że mamy trofeum. Możemy jeszcze powrócić do tamtego gnoma i powiedzieć mu, że sprawa załatwiona. No i chyba tak zrobię już od razu za pamięci. Dobra, dobra, czekajcie. Poza tym muszę jeszcze przejść na bardziej na północ i tam wykonać jeszcze jedno zadanie. Tam jest jeszcze jedno trofeum. A tak jak mówię, jak już to zadanie, tego questa wykonamy, to po prostu jeszcze tutaj się wrócimy w którymś z przyszłych odcinków i wszystkich goblinów powybijamy. Bo już wtedy prawdopodobnie będzie to możliwe. Tak podejrzewam. No i mamy tutaj Kalila. O właśnie, możemy mu o wszystkim powiedzieć. Namik is dead. What? I found his corpse. Crapper, homie! Big crapper! Poor Namik! He was such a good gnoo and always hard at work borrowing! Kalil will always remember him. This war has already taken the lives of too many gnoo. Thanks for bringing sad message for me. I have the Orikolki from the Western Goblin Camp. Famo, homie! When you have all the Orikolkis, go to Khan and give them to him. Then this rancid curse will be lifted and we can finally give Basha a noggin of goblins. Here, take this as a sign of Khalil's gratitude. No właśnie, i w ten sposób zdejmiemy tą klątwę i będziemy mogli ubić te gobliny, tak powiedział nawet przed chwilą Kalil, tłumacząc ten jego dziwny język. No i tutaj kolejna sprawa. Kolejne trofeum przed nami. Zapytajmy się Ulwiego, jak się możemy tutaj dostać niezauważenie. How do I get into the Northern Goblin Camp without being seen? Ulwi think best idea, swim around cliff near camp. Then sneak into camp from back. Warto wiedzieć. And what about the Northern Goblin Camp? Homie should first get special dinghy from camp with no being seen. Bring to Khan. Then we kill goblins. Dobra, najście na północy. Czyżby nawet mi się oznaczyło, którędy powinienem się tam dostać? Goblin zwiadowca razy 4. Aha, po prostu mam ich oznaczonych i tyle. To nie, to pozostanę przy tym. Tutaj mamy te trofeum, czyli tędy jakoś przepłyniemy pewnie. Spróbujmy w takim razie. Przejdziemy tutaj obok Inkwizytora Mendozy, raczej jego ducha. I patrzcie. Aha, chyba już wiem, dlaczego są tutaj te flagi. Tam była wcześniej flaga obok przejścia
gdzie mogłem po cichu się przedostać. A tutaj również najwyraźniej mamy zapis i zakradnijmy się. Nikt mnie nie powinien chyba zauważyć. Patrzcie, tam są gobliny. A ja sobie spokojnie tutaj zabiorę wieszcz światów. Dokładnie tak. Trofeum północy, zadanie wykonane. No i w takim razie lećmy z powrotem. Najpierw powiadomimy o tym goblina, znaczy gnoma, przepraszam. Czyli czekającego tutaj Ulwiego. A później pozostaną nam jeszcze dwa trofea, które również sobie zabierzemy po cichu. Będziemy mogli na koniec powiadomić o wszystkim samego Kana. Does this item look familiar to you? Oh, yip yip! Pipe with thick lens! Good eyes, homie! Please no lose! Show Kan! He be very happy! Tak jest, powiemy mu oczywiście na koniec. Na razie nie jest to konieczne, dopiero poczekam po prostu, aż wszystkie cztery trofea sobie znajdę. Teraz tylko pytanie, jak dostać się do kolejnych trofeów? Tutaj widzę jedno, aha, tu aż jest. To całkiem spory kawałek drogi przed nami jeszcze, no ale trzeba będzie się przedostać. Tędy będzie raczej ciężko chyba. Aha, bo w sumie możemy przejść obozem, dobra. To nawet jest dobry plan. Możemy tak też zrobić i też przejdziemy niezauważenie. Czyli najpierw w tę stronę, do obozu. I teoretycznie mogę pogadać już z Kanem, ale nie będę tego jeszcze robił. Przejdziemy sobie najwyraźniej tą ścieżką. Dobrze mówię? Tak jest. Tutaj mamy jeszcze Golmu. Chyba z nim nie gadałem jeszcze. Look, homie! Behind you! Akil already tried to pick my pocket. Don't you try it. Golmo is sorry. Here is your coiny. That wasn't so hard, was it? Ej, znowu mi zabrał. Did you just steal the same coin again? I sorry. Golmo can't control fingers. Here, take coiny and go. Golmo ashamed to be caught. Kubany. You better not come too close to Golmu. Golmu no control himself. Ah, sticky fingers. Ej, znowu zabrał. Golmu has to try hard not to steal. Here your coiny back. Niesamowite. Dobra, ale zostawiamy go. Tutaj jeszcze Zeki. Chyba poczekam z rozmową z nim, no bo na razie jednak skupmy się na tych trofeach do zebrania, co? Myślę, że to jest najważniejsze w tym momencie. Tutaj Malik. Multo blemo. Tyf taki dingi. Niksato. O kurde, ten zupełnie inny głos ma niż pozostali. Take a deep breath and explain it to me again, more slowly. Ah! Slowly. Explain what's wrong. Slowly. Oh, understand. Malik lost hammer. But Malik must strengthen big stockade. If Malik hammer nothing, goblins attack. Okay, czyli nowe zadanie, co? Where did you last see the hammer? Maybe. No. Did I? Yeah. Yeah. Malik saw it when he hammered something. And where were you hammering? Stockade? Where else? You're not exactly a great help. How are things looking with the stockade? Not much done. Need help. But most canoe busy. And Pivi next big help. Pivi? You mean your apprentice? Yep, yep. When Malik walk, Pivi not at stockade. He must learn much because he have next skill. Poor Dowie. Hope he back soon. Have you any idea where your Pivi could be? Dowie always in canoe village, but sometime he go north on Granny Cliffo. Above, on Maro Bordo. Maro Bordo. Homies call it beach. Go north and find a rocky plateau above the beach. I understand. I'll take care of your apprentice problem. Tantan, homie, you great help for canoe. When Dowie is back in village, homie receive big reward. No dobra, tym też się oczywiście w przyszłości zajmiemy. Can I learn something from you? Yip yip.
Sztylety. A, to tego nie potrzebuję, bo akurat sztyletów nie używam. Dobra. No i co? Teraz w takim razie zerknijmy sobie tutaj. Mamy kolejne trofeum w tym miejscu. To już jest całkiem niedaleko naprawdę, więc powinienem tam się dostać. Kostuch już czeka. On mnie zawsze opuszcza w tych miejscach, gdzie mogę znaleźć później właśnie te trofea. Ale to jeszcze spory kawałek, jakby nie patrzeć. Spory kawałek drogi. No ale dobra, niech taki będzie. Niech on sobie tutaj poczeka. No i patrzcie, tu jest właśnie ta flaga. Chociaż nie, tutaj jest w sumie druga, więc to może niekoniecznie oznaczać te alternatywne ścieżki. No ale mniejsza o to. Even on an island full of gnomes, everything's going pear-shaped. There are goblins all over the place. They'd love nothing better than to rip our spines out. No ale ty za mną nie idziesz, co? W ogóle jeszcze nie gadałem z nim o tej wyspie. What do you think of this part of the world? The gnomes believe in life after death. So they work hard to do all they can in this life to increase their wealth. But in the end, they'll realize that possessions are meaningless in the underworld. Ah, tragic fate. Dobra, stary. Albo idziesz za mną, albo sobie tutaj stoisz. A tutaj już widzę kolejnego gnoma. No i Kostuch na szczęście dołączył do grupy. Pogadajmy, pewnie też coś powie ciekawego o kolejnym obozie goblinów, który jest tam dalej, już nawet widać. Shh, homie. Why are you so nervous? Why are you not nervous? Because I've seen it all before. Never mind, homie. Melly is waiting for the right moment. And when moment come, Khan, be proud of Melly. What are you up to? What is Homie up to? Can you answer a question without a counter question? All right, Homie. Melly knows of Goblin Camp nearby. There is the evil spirit of Gnu. God's special dinghy. Can't say no Gnu steals dinghy. You seem to know quite a bit about his place. Yep, yep. I looky here, looky there. Pretty reckless. Melly almost grown up. Homie, no worry. Melly is also well ready for battle. Always carry his powder eater. Powder eater? Homies say gun. Uh-oh. That doesn't sound good. No rzeczywiście. Pistolet w rękach gnoma to nie może być dobry pomysł. You have a gun. Not a good idea. What? Of course it's a good idea. If Gozo comes too near, Melly take Powder Eater and knock down nasty foe. Oh, fuck. You have no idea how to use a weapon like that. No. Homie, show me. No. Oh, then Melly no want. Here. A proszę, pistolet długolufowy, czyli otrzymaliśmy od niego tak czy siak. Where is that thing you were talking about? Goblins have a small camp set up near here, in the south. In the camp, you will find dinghy, probably on the table. Khan forbids Gnu to steal, but Homie is not Gnu. And if Homie wants to steal dinghy, better watch out. Don't kill spirit of the old Gnu. Khan warns of this. Dobra, zaraz się zapytamy, jak tam się dostać niezauważonym, tylko jeszcze, żebym pamiętał. To sprawdzam pistolet, ale nie, mam lepsze tak czy siak. Zresztą wiadomo, czaszkową kuszę używam, jakby nie patrzeć. How can I get into the camp without being seen? Melly has seen two ways to get into southern goblin camp, Homie. Either Homie goes southeast and climbs mountain so he can jump into the camp from behind. Behind camp is small hole. It is probably only big enough for gnomes and little monkeys. For fat Homie, better to head west. If you go to the camp that way, you can jump over big rock. But path is more dangerous, Homie. Dobra, czyli mamy kilka różnych dróg, żeby tam się dostać niezauważonym. Ta informacja o małpce mi bardzo przypasowała, szczerze mówiąc. Chyba tak spróbuję
zrobić, jak on powiedział. Przejdźmy sobie tędy i spróbujemy naszej małpki użyć, która powinna bez problemu tam się przecisnąć przez tą mniejszą dziurę. Przez ten otwór w ścianie, czy tam w tym obozie, i powinna właśnie ukraść dla mnie te trofeum, którego szukamy. Jeszcze skoro tu jestem, to już zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma. Mamy jakieś surowe ryby, banany nawet. Pozbierajmy, bo później już mogę tutaj nie trafić. Chociaż tak jak mówię, na pewno jeszcze te tereny będę powtórnie zwiedzał, być może w kolejnym odcinku, bo szkoda by je zostawić, a przy okazji mamy jeszcze sporo goblinów do ubicia, a później już będzie można je załatwić. Dobra, tutaj coś jeszcze zebraliśmy, drogocenne pudełko i 50 sztuk złota. Dobre i to. No i zobaczmy, czy faktycznie tędy jakoś się dostaniemy. Tu jeszcze małż, złota koniczyna. Ewentualnie ja bym mógł tutaj pewnie wskoczyć, ale... Ale cały czas szukam przejścia dla naszej małpki, słuchajcie. I patrzcie, to chyba tutaj. Ajajaj, pieskowy diabeł. Czy tego brakowało? Spokojnie. Patrzcie, tu jest goblin. Ale chyba nie zauważył, nie zorientował się na szczęście. Muszę naprawdę uważać tutaj, bo kurde... Nie, 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 spokojnie, po cichu, po cichu. No nie, no chyba sobie żarty robicie, że piaskowy diabeł mnie zaatakował. Dobra. Co z tym goblinem? I don't understand why they react so aggressively towards the gnomes. They're the same size, just as stupid. They should be able to be good friends. Yeah. Dobra, patrzcie, tutaj jest rzeczywiście wejście. Wyślijmy zatem naszą małpkę. No cóż, gobliny mnie nie zaatakowały, więc podejrzewam, że dalej mam to zrobione po cichu. Czekajcie, to gdzieś było tutaj? Przekonujący argument. Nie, to nie jest to. To jest tylko jakaś broń palna. Kurde, bo już nie jestem pewien, po której stronie był ten przedmiot, wiecie? Krabodźgacz. To też nie jest to. Ajajaj. Teraz nie chcę też za daleko przychodzić, bo tamte mnie mogą gobliny zauważyć. Czekajcie, ja się jeszcze wycofam. Może jednak to to. Dokładnie, trofeum południa. Czyli ten pierwszy przedmiot, który zdobyłem wcześniej. Po prostu musiałem wrócić do swojej postaci, żeby go otrzymać, żeby zaliczyć zadanie. Dobra, załatwmy w końcu tego diabła pieskowego. Przeszukaj i spadamy stąd. Zostawiamy te gobliny tutaj. Idziemy tędy, a tutaj już będzie czekało ostatnie trofeum na nas. Więc warto by było to sprawdzić. Oj, znowu coś, tym razem tropikalny pająk i jeszcze aligator, kurde. A oczywiście kostuł gdzieś tam, kurde, został z tyłu. Dobra, dopiero teraz biegnie w moją stronę. Okej, udało się pokonać. Kostuk dołącza do grupy i bardzo dobrze. No i zabierzmy ostatnie trofeum. Chociaż najpierw chciałbym jeszcze... Wow, wow, wow! Kompletnie nie zauważyłem, że tutaj był aligator. Wydawało mi się, że to, nie wiem, jakiś kamień był czy coś. Kątem oka tylko go widziałem. Skupiałem się bardziej na tym, co jest tam dalej. Bo wypatruję w tym momencie jakiegoś gnoma, który mógłby coś mi powiedzieć. Udzielić jakichś wskazówek. Dobra, jeszcze jeden pieskowy diabeł. Jest, tam jest gnom, więc za chwilę z nim pogadam i dowiemy się, jak możemy dostać się tutaj właśnie niezauważenie. To więc nie martwcie się, że teraz wiele rzeczy pomijam tutaj po drodze, bo tak jak mówię, jeszcze będziemy to sprawdzać bardzo dokładnie. Mamy tutaj Famira. Krapa! O, homie! You better leave here, homie! Not safe here! You bring great danger on us! What do you mean? I must not be noticed! Homie's always loud and big! Homie's always easy to notice! I guess he thinks we're clumsy oafs! Możemy go też okraść na początek. Pistolet dubeltowy tym razem, a zobaczmy, jakie ma statystyki. A, jeszcze gorsze niż ten długolufowy.
Dobra. Why are you so afraid? I'm Gnu. Oh, I forgot. Gnu only alive because they careful and don't always attack her when they see Blin. Hummies careless and always want to bash her. I guess there's some truth to that. Oczywiście po tym, jak ostatnie trofeum zdobyłem, to powinienem wrócić się do tamtego gnoma wcześniejszego i też go powiadomić o wykonanym zadaniu, ale to zrobimy pewnie w kolejnym odcinku, jak i tak będziemy te tereny jeszcze przeszukiwać dokładnie. Why don't you want to be seen? Khan say I should not be caught. If Blin see me, then Gnu in village die. Should I help you? Hummy would do that? My task is of retrieving an important dinghy belonging to us Gnu. But can you be quiet and careful? Don't forget, if you be caught, Gnu will die in village. I'll get that thing out of there unnoticed. Okay, this Gnu trusts you, Hummy. You not kill Blins or Shaman Spirit. Go in quietly, steal dinghy and come out again. Also quietly. Understood. Dobra, to jakieś może wskazówki? How do I get into the camp without being seen? Famir has come up with a plan. The best would be for Hummy to head east from here. There is small gorge there. You will recognize it because many glowing crystals are in it. Pass it and climb out again behind the camp. Then the best would be for Hummy to cross the crystal gorge from behind and jump across. Or he can try to sneak into the camp from there. Try it, Hummy. Dobra, na pewno spróbujemy za chwilę. Czekajcie, niech tam sobie wyciągnąłem broń zupełnie niepotrzebnie. Czyli rozumiem, że ten wąwóz jest tutaj. Znowu ta tajemnicza flaga przed nami, chorągiewka. Dobra, czyli to jest to jak najbardziej. Magiczny kryształ. Wykopmy jeszcze więcej tych magicznych kryształów. I spróbuję tutaj właśnie znaleźć jakieś przejście, gdzie będziemy mogli się dostać niezauważenie do obozu. Zabierzemy trofeum, a wtedy wystarczy już się tylko teleportować do obozu gnomów i zadanie zostanie zakończone. To oczywiście optymistyczna wersja, jeśli uda mi się to zrobić, a wierzę, że tak będzie. Dobra. Tam mamy, kurde, naprawdę sporo tych kolesi, ale możemy iść jeszcze tędy. I tam można przeskoczyć, patrzcie. To jest dobra informacja. Przebiegnijmy najpierw tutaj. Mamy jeszcze złoże żelaza, więc też z tego skorzystamy. I tak jak mówię, spróbuję rzeczywiście przeskoczyć do obozu. I to powinno mi zapewnić dobre ukrycie. Patrzcie, tutaj. Jeszcze z tej strony, co my tu mamy. Tutaj można wejść, ale to jeszcze będziemy, myślę, sprawdzać. Dopiero za jakiś czas. Na razie skoczmy tutaj. Okej. No i teraz pytanie. To jest już tutaj. Aha, dobra, to nie będzie problemu. Zabieraj berło gnoma. No i dobra, wszystkie trofea zdobyte. To jest najważniejsza w tym momencie informacja. Przeskoczyliśmy z powrotem. No i co? W tym momencie wystarczy tylko wrócić się do obozu gnomów. Zobaczmy tylko do dziennika. Proszę bardzo, wszystkie trofea zdobyte. Tutaj jestem ciekaw, gdzie jeszcze to muszę zrobić z tym młotem. Może gdzieś w pobliżu. To tutaj? Tak blisko? Sprawdzimy później. Jeszcze trzeba znaleźć pracownika tego Malika, ale to aż tam. No dobra, to myślę, że trzeba już załatwić kwestię tych trofeów. Czyli tutaj mamy możliwość przeniesienia się automatycznego. I teraz porozmawiajmy tylko z Khanem. Because of the Orichalkis. A właśnie, wszystko po kolei pokażemy. What about this thing? This, my friend, is the Seer of Worlds. This enabled the Shaman Nodi to look at distant lands. He always knew what the future had in store for him. Dostaliśmy punkty chwały. Does that sound familiar? Oh yes, this is the Orichalki from Wesi. Many visions filled his head as he drank from the vessel.
and the morning after he was full of constant sickness. What do you think of this? This scepter is the Orichalcum of Ozi. He could evoke the powers of heaven and earth with it. It is unthinkable what could have happened if the goblins had recognized his true power. No i ostatnie Orichalcum. Is that an Orichalcum? Yes. The pistols once belonged to the venerable Sudi. It's a sign of power and assertiveness. Well done, homie. You have found all the Orichalcums now. I will clean these and return them to their proper place. Take this as thanks for your great service. Go and visit Ulvi. He wanted to talk to you. Dobra, to spróbujemy z nim pogadać. Where did the goblins come from? They sailed to our island on large rafts. I don't know what persuaded them to brave the perils of the sea. Someone or something must be driving them. Where is the goblins' main camp? Our adversaries have dug themselves deep into the rock. Go to the south side of the island. From the beach there, you should see an access to their den. But be vigilant. The goblins may be as small as we gnomes, but there are more of them. I'll find whoever is the leader of the goblins. And what will you do when you found him? There will be no negotiating. Sadly, no. As much as I would like to. Then I'll bury him. Be careful, homie. The fate of our people depends on your life. No tak bywa często, jakby nie było. Dobra, czyli co? Wypadałoby udać się do Ulwiego, tylko że jeszcze chciałem pogadać z tym gnomem, który mi nakazał przynieść jego młot, bo najwyraźniej to jest zaraz tuż obok niego. Zresztą zaraz sprawdzimy. Czy tutaj rzeczywiście jest ten młot? Młot Malika, no bez przesady. Oddajmy mu. Is this the hammer you were looking for? Hey, it is! Famo! But where did Homie find it? Tuż obok ciebie. Right in front of your eyes. Ah! Malik, remember! I put hammer on crates near stockade! Exactly. A blind man could have found it. It all right, Homie. Goblins make Gnu nervous. But because Homie's so nice, he get big donor. Please, oh homie! 5 gold and a chicken leg. Great. Well, I can see you mean well. Yip, yip! Tak jest. Jakże, kurczę, nam tutaj podarował ogromną nagrodę. Po tym, co powiedział, to raczej należałoby się spodziewać czegoś innego. No ale cóż, nie zawsze niestety możemy liczyć na coś wspaniałego. Nie tym razem. A tymczasem jeszcze biegnę na północ do Ulwiego, żeby z nim pogadać, bo to jest najwyraźniej kolejne zadanie. Jeszcze tego chciałem sprawdzić. What happens now? Kalil will guard this gate. I retire only when all threats to island are gone. And then? Kalil will keep standing here and make sure nothing new threatens the Gnu. I see. Dobra, tymczasem jeśli chodzi o Ulwiego, to on znajduje się tutaj. No i za chwilę sobie jeszcze z nim porozmawiamy. Proszę bardzo. Haktu, homie! You bring Khan all Orichalcums! He proud of you! No cóż, mam nadzieję, że tak. Well, I know what I'm doing. Yip, yip! Here, you sell! Great service bring great gift! Not bad, thanks. Homie good, Basha! But goblin, more camp on island! Ulvi smiler when homie help! I'll take care of the remaining goblin camps. Famo! Here, take torch and burn all to ground! Let's not overdo it, little guy. Fine. Dobra, czyli tymi goblińskimi obozami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Po prostu znowu przejdziemy przez te wszystkie obozy, tylko, że tym razem zdecydowanie bardziej dokładnie wszystkich wyeliminujemy i w ten sposób też wykonamy kolejne zadanie,
Tak więc dziękuję Wam, że oglądaliście do końca ten odcinek i czekajcie na kolejny. Na razie.